Dzień dobry, Kamil Klimczak, witam Państwa, to są kolejne aktualności narodowe na kanale Chrobry Szlak. Po y, paru wydaniach, y, co do których, to można powiedzieć, że były, że były dosyć y, krótkie, niezbyt obfite wydarzenia, to y, dzisiaj przygotowując to wydanie, można powiedzieć, że spadła na nas klęska urodzaju. Mamy nadzieję, że odnotowaliśmy wszystko, co do nas spłynęło. Jeśli nie, to bardzo serdecznie przepraszamy, prosimy o uzupełnienie w komentarzach. A tymczasem przechodzimy do meritum. Zaczniemy, proszę Państwa, od Dąbrowy Górniczej. 20 w środę, 20 listopada o godzinie 17:00 odbędzie się tam organizowane przez Fundację Nowe Zagłębie spotkanie autorskie z Tomaszem Cukiernikiem, pisarzem i publicystą, i będzie tam prezentowana najnowsza książka Sabotaż Klimatyczny: Jak transformacja energetyczna rujnuje nasze życie. Podczas spotkania będzie można wygrać kilka egzemplarzy tej książki, a także zakupić inne książki Tomasza Cukiernika, otrzymać autograf. Współorganizatorem jest Klub Gazety Polskiej w Dąbrowie Górniczej, a spotkanie w środę o 17.00 Willa Moda, ulica Kościuszki 4b. Proszę Państwa, również 20.00 odbędzie się w Krakowie, organizowane przez Koło Naukowe Prawa Kanonicznego TBSPUJ, spotkanie z ojcem Wawrzyńcem, Marią Waszkiewiczem, Pokój Dobrowojna, czyli franciszkanizm walczący od Świętego Franciszka. Czy wojna jest całkowicie sprzeczna z filozofią chrześcijańską? Czy katolik w dzisiejszych czasach musi być pacyfistą? Jak święty przedstawiany w dzisiejszej kulturze, jako pacyfista mógł sobie poradzić w epoce średniowiecznych wojen? I właśnie o tym y, będzie mówił ojciec Waszkiewicz, y, ksiądz, magister informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, doktorat w kolegium filozofii i teologii szkoły głównej Mikołaja. Kopernika, autor książek, w tym biografii Świętego Wawrzyńca z Brindisi oraz Marii Gaetany Agnesi. Spotkanie odbędzie się w strefie studenckiej UJ w podziemiach budynków Uniwersytetu na ulicy Św. Anny 6. Po godzinie 20 Wejście do niej będzie możliwe jedynie od strony ulicy Świętej Anny. A proszę Państwa, zaczynamy taki blok można powiedzieć w zasadzie chociaż będzie przedzielony żeby zachować chronologię blok wydarzeń które organizuje klub imienia Romana Dmowskiego proszę Państwa zapraszamy na sam przód do Tarnobrzegu w Tarnobrzegu tam że proszę Państwa inauguracja naszego y, oddziału mianowicie y, Otwieramy klub w Tarnobrzegu i z tej okazji będzie pokaz filmu Jacka Międlara pod tytułem Sąsiedzi. I będzie tam dyskusja, oczywiście po pokazie, z również udziałem mojej skromnej osoby. Także bardziej serdecznie zapraszam. Tarnobrzeg. Środa 20 listopada, godzina 18. Stary browar ulica Jachowicza, 12. Yy, serdecznie zapraszamy. Więc o 18.00 film mniej więcej o godzinie 19.00. Tak myślę, że się może parę minut pozacznie się ta część dyskusyjna. I tam oczywiście będziemy ją również transmitować na kanale, jak inne wydarzenia, o których za chwilę. Powiem, bo z kolei w czwartek zapraszamy do Łodzi 21 na 18.30 Łódź ulica Pruchnika 1, czyli no stały adres znany chyba wszystkim bywalcom naszych spotkań. Kolega Adam Śmiech wygłosi yy, taką prelekcję Powstańcze Mity polskiej historii. No zaraz będziemy mieli różne rocznice, będzie się nam różne serwowało. Mity, no i właśnie jako uderzenie wyprzedzające będziemy je demitologizować. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z kolegą Śmiechem. E, jeszcze raz powtórzę: czwartek, 21 listopada, 18.30 Ulica Pruchnika 1, Lokal 321, trzecie piętro. Z kolei, 22 listopada, w piątek, zapraszamy na spotkanie Dobyt Goszczy. O godzinie 18:00 wykład pana Jaska Szmita Problem Meczu Gornie na przykładzie działalności egzorcysty księdza Piotra Glasa. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 18:00 przy ulicy Piotrowskiego 11 w sali Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Serdecznie państwa zapraszamy. Będzie też transmisja. Z kolei w sobotę 23 listopada Oddział Pomorski zaprasza na wykład Przemysława Namsołka z Gdańskiego Oddziału IPN-u. Litewskie zbrodnie w Ponarach 1941-44. Rodzina Ponarska w walce o pamięć. Serdecznie zapraszamy do Gdyni na godzinę 16. Wykład odbędzie się w ty, też stałym miejscu naszych spotkań, czyli w Domu Rzemiosła przy ulicy 10 lutego 33. A w niedzielę z kolei to już nie nasze wydarzenie organizowane w, w Krakowie, ale myślę, że też ważne. tak Krakowskie zaduszki za żołnierzy wyklętych niezłomnych. 11. E, I plan jest następujący: 14, o 14.00 przemarsz wyklętych na rynku głównym spod Kościoła Świętego Wojciecha, 14.30 wypominki w Bazylice Mariackiej, o 15.00 msza święta zaduszna, o 17.00 gala zaduszek Wauli Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w łagiewnikach. Z kolei 25 listopada o godzinie 19 w Warszawie spotkanie Warszawskiej Wszechnicy Narodowej w obliczu zamachu na Polskę. Prelegentami będą dwaj profesorowie, profesor Włodzimierz. Bojarski i profesor Jacek Janowski. Profesor Bojarski no, tu będzie się poruszał w tych swoich tematach ekonomicznych, takich yy, narodowo-katolickich. Pan profesor Jacek Janowski z kolei jest badaczem yy, wielkiego czy też głębokiego resetu, jak to woli. Yy, zatem, yy, zatem na pewno będzie to bardzo yy, ciekawe wydarzenie. I teraz, proszę Państwa, będzie blok filmowy. Najpierw jeszcze o innych pokazach filmu Jacka Miedlara Sąsiedzi, bo ich jest kilka zaplanowanych też w tym tygodniu. 21 w czwartek w Jarocinie koło domostawy, tak, pobliżu bezpośrednim tego słynnego pomnika. Wieczór pamięci. W, e, w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie e, o godzinie 18.00, wieczór pamięci, prezentacja utworów siostry Marii Elżbiety Szulikowskiej z tomiku wierszy ballada o e, ziemi wołyńskiej no i prelekcja e, właśnie, e, pokaz filmu i prelekcja jest Międlara, to właśnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Jarocinie. Jarocin 115. Zapraszamy Państwa. Natomiast pozostałe projekcje: Głogów Małopolski, 22 listopada, godzina 17. Hotel Magnat, ulica Długa 21. Tam organizatorem jest Polska jest Jedna. 23 listopada z kolei w Zamościu o 17. w Kinie Central przy ulicy. Bazyliańskiej 19, a w niedzielę 24 listopada o 16.30 e, agroturystyka głuchów 12 e, pod łańcuchem, też organizowane przez PJJ. I proszę Państwa, jeszcze pokazy filmu Grzegorza Brauna Gietrzfaut. Tradycyjnie o nich informujemy e, i podaję tylko te miejsca, m, gdzie na chwilę nagrywania tego odcinka. Jeszcze są miejsca na stronie Getschaut 1877, łamane przez Ukośnik pokazy. Więc na te pokazy jeszcze można się zapisać. W Lubaczowie, 21 listopada, czyli w czwartek o 18.00 Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sasbandrowskiego ulica Konopnickiej 2. W piątek, 22 listopada, o 18.00 Gminny Ośrodek Kultury w Zblewie, ulica Główna 40. Dalej, w sobotę, 23 listopada, w Bogatyni o 13.00 Bogatyński Ośrodek Kultury Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1 z kolei w niedzielę 24 listopada o 10 Wodzisław Śląski Wodzisławskie Centrum Kultury przy ulicy Księdza Kupsza 17 o 15 w Milejewie w Bibliotece Gminnej przy ulicy Szkolnej 4 o 16 w Ośrodku Kultury w Sejnach przy ulicy 1 maja 17 o 16:30 w OSP w Nowej Wsi przy ulicy Świętego Floriana 37 o 17:00 w hotelu Red w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Kuźnia 75 o godzinie 18:00 w szkole podstawowej w Negowej 76 a i w poniedziałek yy, o godzinie 18 w Aleksandrowie Kujawskim w Miejskim Centrum Kultury przy ulicy Parkowej 3, i o godzinie 19 w Nowym Mieście Lubawskim w Miejskim Centrum Kultury Kinoteatr Harmonia Rynek 23. I to tyle, proszę Państwa, w tych aktualnościach. Dziękujemy za uwagę. Prosimy o udostępnienia, o kciuki w górę, o przesyłanie nam informacji o pozostałych wydarzeniach. To wszystko, dziękuję bardzo Państwu. Do zobaczenia.